Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24, a moim Państwa gościem jest Paweł Trawka z wrocławskiej Caritas. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Skoro jest Pan u nas w studiu, to zawsze mówimy o pomocy. A skoro o pomocy, to cały czas jeszcze pochłonięci jesteśmy pomocą dla Ukraińców, dla uchodźców. Proszę mi powiedzieć, czy nadal ta pomoc jest tak potrzebna i jaka konkretnie, żeby była celowana, żeby było to, co najważniejsze? Dzisiaj? Dokładnie dzisiaj, wyjeżdżają z Dolnego Śląska takie dwa tiry, które są przez nas bądź zaopatrzone w całości, bądź jakby we współpracy. Tak? Jeden z naszego magazynu w Oławie wypełniony materacami. Mhm. Dostaliśmy materace zresztą od naszych współpracowników czy jakby partnerów, którzy nam wyposażyli też w materace noclegownie. Prześlężnej, dokładnie. Mhm. Teraz nie te materace, tylko kolejne materace, 100 materacy, jedzie do Chmielnickiego na Ukrainę, żeby tam przygotować punkt noclegowy. Mhm. Bo wciąż na Ukrainie ludzie jeszcze przybywają, wciąż potrzebują też tego miejsca tymczasowego pobytu. Niektórzy też wracają. Okazuje się, że nie mają do czego wrócić. Znowu muszą mieć miejsce, gdzie się zatrzymają. Tak. Więc jedzie tir wypełniony właśnie tymi materacami, wypełniony pościelą, śpiworami. Jeszcze medykamenty dorzuciliśmy, bo mieliśmy. I czekają kolejne rzeczy, i to jest bardzo ważna informacja, na kolejny transport. Mhm. I tu jest pewien problem. No bo my mamy produkty, żywnościowe produkty od Caritas z Włoch, z parafii. One czekają w tym momencie, tylko nie ma tira. A dokładnie jedzie, już w tym momencie jedzie, ale przez ostatni tydzień nie mogliśmy go otrzymać, ponieważ wrócił, już powoli wraca ten taki trochę bardziej zwyczajny ruch, transport, logistyka ukraińska. No ludzie chcą po prostu zarabiać, tak? Czyli próbują już normalnie funkcjonować. Dokładnie tak. Są te możliwości, że pewne rzeczy da się przywrócić, mhm. pomimo stanu wojennego, pomimo tego, że i we Lwowie są wybuchy, to i ta zachodnia Ukraina próbuje żyć jak najbardziej normalnie. Więc tutaj są pewne trudności, mhm. ale to tak naprawdę to jest radosna wiadomość dla nas. Tak, to prawda. Że to się już dzieje, że tam już wraca powoli zwyczajność. A z drugiej strony chcemy cały czas nieść tę pomoc. Mhm. Dzisiaj dostałem kolejne listy, zresztą znowu z Chmielnickiego, z Caritas Greko-Katolickiej, która prosi, bo cały czas mają ponad 6 tysięcy osób, które są u nich wprost pod opieką, plus szpitale i miejsca, w które tę pomoc niosą. Więc ta pomoc cały czas jakoś jest potrzebna. Za każdym razem, to już jest też fantastyczne, pomoc, która jest opisana, co jest potrzebne. Czyli artykuły bardzo konkretne, które nie zapchają, nie załadują magazynów, tylko rzeczywiście na bieżąco będą dostawane. Czyli środki medyczne cały czas, ponieważ ta sytuacja jest bardzo trudna. Żywność, to się okazuje, że to jest niestety potrzebne. Nie jest potrzebna już odzież. To jest bardzo konkretny komunikat. Tego asortymentu akurat już nie potrzeba i tego już też nie wysyłamy. Więc, czyli medyczne rzeczy, rzeczy związane z noclegami i rzeczy związane z żywnością. To jest to, co jakby jest zbierane i wysyłane na Ukrainę. Ale cały czas można do Was przynosić? Tak naprawdę do parafii, bo to parafii przygotowują paczki. Na naszych stronach internetowych jest też opisana akcja paczka dla Ukrainy. Samodzielnie można wysłać paczkę za darmo oczywiście na Ukrainę. O szczegółach one są lekko skomplikowane, po prostu trzeba to przeczytać, żeby nadać taką paczkę w paczkomacie z naszymi partnerami i ona trafia do rodzin na Ukrainie. Więc są takie już wypracowane przeróżne metody, przeróżni partnerzy, którzy się włączają, pozwalają nam no, bardzo sprofesjonalizować to niesienie pomocy, też odciążać logistykę po drodze, żeby to było po prostu efektywne. Na początku było bardziej chaotyczne, ale teraz niestety im dłużej, tym sobie lepiej z tym radzimy, ale oby to trwało jak najkrócej. Nie możemy przy tej okazji zapominać o polskich potrzebujących, bo mówił Pan, że te łaźnie też ucierpiały w sensie takim, że tam też są ogromne potrzeby. Jest tak, że rzeczywiście bardzo mocno skłoniliśmy się i to było fantastyczne, to nasze serce, ten cud nad Wisłą, nad Odrą, od Bugu po Odrę, gdzie tak no, otworzyliśmy dom, otworzyliśmy serca, wszystko co mieliśmy dla naszych braci ze wschodu, ale przecież dostaliśmy też nasi rodacy, którzy na co dzień też potrzebują pomocy. Poruszają się między nami i ja po pierwsze im trochę dziękuję. Myślę o moich podopiecznych z łaźni, tak? Ja tam nie słyszałem żadnej skargi na to, tak? Że oni też to przyjęli. To z ich strony można powiedzieć, że też była pomoc w takim sensie, że oni ustąpili to swoje dokładnie miejsce w kolejce, tak? Bo wiele instytucji zamknęło się na nich wprost. Mówimy, teraz pomagam Ukraińcom.
Tak. My nie, myśmy mieli cały czas utrzymaną, czy działalność łaźni, czy jadłodajni. One też oczywiście są otwarte jakby na uchodźców, mm-hmm. tak? Ale nie było tej potrzeby, na szczęście. Natomiast nasi bezdomni, tak powiem, słodko i ciepło, bo to nasi wrocławscy rzeczywiście czasami ilu macie podopiecznych? Jak bardzo blisko nas. Ich jest według obliczeń 800, mniej więcej 800 mm-hmm. osób we Wrocławiu, konkretnie w kryzysie bezdomności. Mm-hmm. Codziennie mamy przygotowanych 500 porcji zupy tylko w jadłodajni mm-hmm. we Wrocławiu, jest jeszcze druga w Oławie. 100 osób 3 razy w tygodniu kąpie się w łaźni. I dla tych osób w łaźni zaczęło nam trochę brakować znowu odzieży. Bo mm-hmm. łaźnia to jest takie miejsce, gdzie te osoby przychodzą wykąpać się, ale fantastycznie by było, gdyby wyszły w świeżej odzieży. Nie mówię, że nowej. Nie, może to niech będzie używana odzież, ale taka, która nam da komfort przebywania z tymi osobami, nie wiem, w autobusie, w galerii, rozmienięcia się na ulicy. Rozumiem, że oni chętnie przychodzą i chętnie zdejmują swoje rzeczy i zostawiają. Znaczy nie ma możliwości prania, czyli biorą nowe rzeczy. Nie damy rady wyprać. To jest jakby za dużo osób w ciągu dnia. Jest. Nie ma miejsca na wysuszenie. Co jest konkretnie potrzebne? Bardzo konkretnie. Mamy już tę letnią porę, więc zbieramy pod koszulki. To mogą być te koszulki, które na przykład dostajemy na eventach firmowych lub różnych innych wydarzeniach. Potem, nie wiem, używamy ich do sprzątania albo do pracy na działce. Tutaj się bardzo konkretnie przydadzą. Zbieramy bieliznę męską, mhm. przede wszystkim męską, chociaż panie też są u nas, ale przede wszystkim męską, najlepiej nową. Chociaż czasami się zdarzy, że ktoś naprawdę ma nieużywaną albo praktycznie nieużywaną. Często to jest taki piękny gest, dzielą się z naszymi ubogimi ci, którzy pożegnali swoich bliskich. Mm-hmm. Zmarł tato, zmarł dziadek, zostaje odzież. Zrobić. Tak jest. A to jest świetny pomysł, tak, na to, żeby jeszcze po śmierci, można powiedzieć wprost, zrobić jeszcze ostatni uczynek miłosierdzia. Po prostu. Więc do tego też zachęcamy, żeby w tym momencie się skontaktować z nami. Ale to jest wszystko potrzebne. Głównie odzież męska, czy nie tylko? Zdecydowanie męska. Mm-hmm. Raczej żeńskie nie przyjmujemy, ona się nam trafia sporadycznie, więc mówimy, że nie przyjmujemy, bo ona i tak jakimiś kanałami do nas zawsze jasne, trafi. Rozumiem. Jest jej nadmiar, a pań w samej właśnie jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. To jednak panowie korzystają. Ale też ręczniki, pościel, takie rzeczy, które ręczniki, są... tak, pościel już niekoniecznie. Mhm. Pościel jak zbieraliśmy, to przekazywaliśmy rzeczywiście na te noclegownie na Ukrainie, czy w inne miejsca. Tutaj to zdecydowanie odzież męska. Ale ta pomoc... To nie tylko dorośli, to nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale to na przykład seniorzy, dla których mhm. też nasze programy rozszerzamy. Teraz niedawno taki program z kartą na zakupy, mhm. przedpłaconą, która działa, która pomaga seniorom jakby odciążyć ten budżet. Senior tutaj jest troszkę słowem umownym, bo zdecydowanie tak, 90% to są seniorzy, ale jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, pod opieką parafialnego zespołu Caritas, to też często bywa kwalifikowany. I tu znowu, to są ci, którzy są przez cały rok, ale tak naprawdę od kilku lat pod opieką parafialnego zespołu Caritas, który z nas w tej najbliższej okolicy po prostu zna te potrzeby, wie komu ta pomoc po prostu się przyda. Albo inaczej, która uratuje. I tu wpłacamy pieniądze? Tutaj można wspierać tę akcję, chociaż wprost, ta akcja jest finansowana przez Fundację Biedronki, tak? Mhm. To jest konkretna fundacja, która funduje. Rozumiem. Bardzo, bardzo realnie. Zakupy w sklepach, w swojej konkretnej sieci. Więc w tym miejscu nie. Te środki, jeśli chcielibyśmy jakoś przekazać, można wybrać, bo dzieł nie brakuje, czy to właśnie kuchnie charytatywne, czy inna pomoc dla seniorów, ale też i dzieci. A propos dzieci, za chwilę wakacje i o tych dzieciach, które też potrzebują pomocy, wsparcia, które warto by było, żeby gdzieś wyjechały, żeby nie spędzały całych 2 miesięcy w mieście, w tym samym środowisku, w którym są. Jak tutaj można pomóc? Z dziećmi, o dzieciach myśmy myśleli już dawno temu i tak naprawdę od 25-27 tak naprawdę lat myślimy w zimie, kiedy rozprowadzamy, wtedy rozprowadzamy świece wigilijnego dzieła pomocy mhm. dzieciom. I dzięki temu mamy środki. W tym roku ponad 110 tysięcy złotych, które jest przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych. To jest dosyć szerokie pojęcie, dlatego mhm. że one są organizowane najczęściej właśnie przez parafię. To są kolonie, obozy, czasami pielgrzymki, jednodniowe wyjazdy. Mhm. Też często dla takiej młodzieży, która jest zaangażowana, która chce czegoś więcej, mhm. która na przykład jest wolontariuszem na mhm. co dzień, która przez te miesiące pomagała Ukraińcom wcześniej, w czasie pandemii i tak dalej, szukają w sobie różnych talentów. Ta młodzież też co roku staramy się ją wezwać, spotkać się razem z nimi na takich zjazdach. Przez 3 ostatnie lata nam się nie udawało, bo to Dokładnie. Było 2 lata pandemia, wcześniej strajk nauczycieli.
I mieliśmy parę lat temu ostatnie takie spotkanie z wolontariuszami, ale teraz w tym tygodniu, w piątek, planujemy takie właśnie duże spotkanie na kilkaset osób, tych młodych, którzy no, znaleźli w sobie taką, taką chęć niesienia pomocy, takiego i otwarcia siłę. Siebie. Tak, i często oni zarażają innych. W przeróżnych szkołach oni są na co dzień, a znajdują takie przestrzenie, gdzie mogą nieść pomoc. Czasem to są koledzy z klasy, na przykład komuś ukradziono skrzypce. Robimy zbiórkę w klasie. Jest konflikt na Ukrainie, robimy kiermasz ciast. Wiedzą, że są niedobory właśnie, albo idzie jesień, zbierają termosy. No przeróżne akcje, fantastyczne pomysły. Często jest tak na przykład w Kobierzycach, że akcja zaczyna się w szkolnym kole, a rozprzestrzenia się na całą gminę. Są i takie sytuacje. I to jest taki fajny zaczyn dobra w świecie, bo te dzieci przecież mają rodziców i one opowiadają o tym, jakie są dalej potrzeby, co dalej można zrobić. I to działa. I teraz z tymi młodymi się spotkamy. Na Ostrowie Tumskim w ten piątek rozpoczniemy modlitwą z najmłodszym biskupem w Polsce, czyli z biskupem Maciejem Małego, naszym wrocławskim. A ile ma lat biskup? Biskup ma 43, 4? No, jakoś tak. Jakoś tak. A następnie rozchodzimy się w zakamarki Ostrowa Tumskiego. Chcemy młodym pokazać, że Ostrów Tumski żyje swego rodzaju swoim życiem, bo jest tam i właśnie Caritas, i siostry przygotowują posiłki, są klasztory, i są media, i telewizja, i radio, i gazety. I można zobaczyć Ostrów z góry, z wieży i z samego dołu, z podziemi. Więc te wszystkie jakieś takie miejsca, które możemy pokazać, tam chcemy młodych wprowadzić. To ile was będzie? Liczę na to, właśnie w tym momencie, nasz koordynator ich dokładnie liczy, bo cały czas jeszcze zgłoszenia trwają. Wiadomo, w szkołach dzisiaj mogę, jutro nie mogę. Czasami tak bywa, ale to będzie 200-300 osób. To jest ta dolna granica. Jak robiliśmy takie spotkanie na Nowym Dworze, było nas około 400 osób, więc a młodzieży jest 700. Super. Więc nie wszyscy mogą oczywiście przybyć, kto tylko może przyjeżdża i myślę, że to będzie fantastyczne spotkanie. My zawsze z niego czerpiemy ogromną siłę na tą czasami bardzo trudną pracę. No właśnie i tyle lat na to czekaliśmy, czekaliście, więc warto, żeby się spotkać. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Drodzy Państwo, ja tylko jeszcze przypomnę, że moim Państwa gościem był Pan Paweł Trawka z wrocławskiej Caritas i apelujemy o tę pomoc dla uchodźców, dla tych, którzy potrzebują pomocy, dla tych, którzy potrzebują Państwa wsparcia. Warto pomagać. Dziękuję bardzo i pomagajmy razem. Dziękuję serdecznie.